Witam Was. Pamiętny wieczór dla polskiego zawodowego boksu. Gala w Newark, trzech Polaków. No i jeżeli bym miał ją scharakteryzować, to bym powiedział tak. Diablo spadł do piekła. Maciej Sulęcki poszedł do nieba, a Mateusz Masternak znalazł się w czyszczu z perspektywą tego, że trafi do nieba. Zacznijmy może od tej najważniejszej walki Krzysztofa Diablo Włodarczyka. Cztery zadane ciosy podczas walki. Jeden tylko cios, power punch, taki potężny w drugiej rundzie. Przegrana przed czasem, pierwsza w karierze Diablo. No to już daje dużo do myślenia. Krzysio mówił, że te cztery jego ostatnie walki to była żenada. No tutaj też to było, może żenada jest za ostre słowo, no ale blisko żenady, no bo przegrał zdecydowanie, zadając tylko cztery ciosy. No, ja, marnym pocieszeniem jest to, że za każdy cios dostał 100 tysięcy dolarów brutto, no bo cztery ciosy, 400 tysięcy dolarów, no ale no powiedzmy szczerze, to już jest zejście na dół Diablo do piekła. No nie wierzę, żeby dostał już jakąś wielką walkę. No może pojedynek, który wzbudzi emocje tylko regionalne w Polsce, walka ze Szpilką. On zapowiada, że będzie dalej walczył. No trzymamy kciuki, dostarczył nam tylu wspaniałych wrażeń, ale no trzeba powiedzieć, to już czas Diablo się skończył, przynajmniej w takiej roli, w jakiej go widzieliśmy. No, nie udało się zdobyć trzeci raz Mistrzostwa Świata. No już te główne role chyba już nie da Diablo, tylko takie poboczne. Teraz tak, o Maćku Sulęckim. W siódmej rundzie pojedynku z Kulkajem, znakomitym bokserem, w końcu mistrzem świata amatorów, a mistrzem świata w boksie olimpijskim nie zostaje się tak łatwo. W siódmej rundzie był podłączony do prądu. Nogi wysiadły mu, schylał się, wystarczyło go pchnąć paluszkiem, zawiałby może jeszcze wiatr większy i by się przewrócił, ale przetrzymał ten kryzys. To świadczy o charakterze tego chłopaka. Jest nagroda, jest zwycięstwo, jest perspektywa, że będzie walczył o Mistrzostwo Świata. No jest bardzo, bardzo blisko tego nieba, już właściwie do niego wchodzi. I Mateusz Masternak, no, w narożniku Andrzej Gmitruk, świetna robota. Mateusz był faworytem, wygrał. Siódma runda, bujaj na deskach, potem do ósmej nie wyszedł. No i tylko mam taki mały żal, może to taka, może szukamy dziury w całym, ale w siódmej rundzie, jak był na deskach bujaj, można go było wykończyć. W takich momentach trzeba nie czekać, aż przeciwnik umrze, tylko go dobić. Mateusz tego nie zrobił, ale mam nadzieję, że w innych walkach to zrobi. Także no w sumie oceniam ten wieczór za udany, no bo powiedzmy szczerze, no Diablo nie był faworytem. Przegrał wielki triumf Sulęckiego, planowane zwycięstwo Mateusza Masternaka. Jest dobrze. Myślę, że wyciągnęliśmy z tamtej gali w Newark wszystko, co można było dać. Cześć, trzymajcie się.